Cześć, jestem Klaudia Tokanowno i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Najpierw wzory dwóch rodników, które mogą tworzyć się w reakcji bromowania 2-metylopropanu podczas podstawienia dwóch nierównocennych atomów wodoru w jego cząsteczce. Określ, który z tych rodników jest trwalszy. Powołaj się na efekt delokalizacji elektronu. No i tutaj mamy 2-metylopropan. No to, żeby tutaj zrobić rodnik, to musimy w środku zabrać atom wodoru. Na razie go sobie rozpiszemy z tym atomem. No i tutaj mamy łańcuch główny propan, 1, 2, grupa metylowa, czyli mamy 2-metylopropan. I żeby zrobić rodnik, no to tutaj zabieramy, to jest oczywiście jedna z możliwości, i dajemy go tutaj. Możemy również zabrać jeden atom wodoru z początku lub z końca. Na przykład tu. Hop. I tutaj mamy oczywiście inny rodnik, a wciąż mamy 2-metylopropan. Trwalszym rodnikiem jest rodnik numer 1, ponieważ trwałość rodników alkirowych rośnie wraz z ich rzędowością. Stabilizujący wpływ ma także sprzężenie z sąsiednimi grupami. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i już.